Hej, 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 witajcie drodzy widzowie, siemano, siemano, z tej strony Przemoc, z kanału Raptor 10111. Gramy dzisiaj znowu w grę Hell Let Losses. Jesteśmy Niemcami, w lesie Hurtgen, sobie wybierzemy jednostkę. Ja obecnie gram strzelcem z karabinem automatycznym, on fajnie łoi gości, bardzo dużo ma amunicji i magazynków. I no mam plan zrobić w tej grze jeszcze 5 trofeów. Stodoła Jacoba. O, pozdrawiam demona, pozdrawiam. Demon Jacob, on ma taki podobny nick. Dobra, dobra, lecimy, lecimy. A odnośnie moich trofeów, to robię poziom 50, mam poziom 41. Muszę na mapie, które są generowane losowo. Jeszcze dwie rozgrywki na mapie Wzgórze 400. Po prostu zagrać. Siema czołg. Dwa inne trofea to są wygrać 25 starć. Ofensywa i działania wojenne. Jak damy mapę, panel dotykowy, a nie. A, jak przytrzymamy panel dotykowy, to na samej górze po prawej pisze ofensywa Las Hurtgen, czyli tutaj, jeśli to wygram, to zaliczymy jedną ofensywę z 25. Jeszcze jedno trofeum, piąte, ostatnie, to jest... Oczywiście platyny to nie będę robił, bo to są trofea przekichane, ale jeszcze jedno będę robił. W sumie cały czas ono się napełnia. Zdobyć 100 sektorów. No i na razie mam tego trofeum 50%, czyli już połowa. No i przede mną druga połowa. Za każdy zdobyty sektor 1% trofeum się napełnia. Dziękuję wszystkim za łapeczki w górę, za wspieranie kanału, za subskrypcję i za rekomendowanie mojego kanału swoim znajomym i przyjaciołom. Także przede mną do zdobycia 5 kolejnych trofeów, w tym 3 złote, srebrne i brązowe. Szkoda, że gra ma błędy, że wyrzuca transmisję na żywo, dlatego cały czas nagrywam godzinne odcinki. Tylko i wyłącznie dlatego, chociaż chciałbym robić transmisję, ale no niestety. Gra ma takie błędy, czasami wyrzuca całkowicie z gry, albo no, dwa razy miałem takie coś, że dwa razy cofnęło mi w ogóle postępy, wiecie? Przeszedłem mapę, zdobyłem doświadczenie, na drugi dzień włączam i tego doświadczenia nie mam. No i takie, wiecie, dwa razy po półtorej godziny poszło się paść. Ale cóż, podobne rzeczy miałem na przykład w Returnalu na PS5. Tam mi cofnęło 25% moich znalezisk. Ale i tak, robiłem, robiłem, znalazłem i zdobyłem platynę. Oczywiście z pomocą Arka. Pana Arka mojego widza. O kurka, ale tutaj ładują w nas. A dopiero co wstałem z łóżka, jeszcze tak pewnie mówię tak trochę pospale. Także w tym odcinku powoli się dobudzam. Fajnie słychać. Jak dym się unosi z granatu. Także ja od tego odcinka normalnie będę szedł i zdobywał punkty. Nie będę się już bawił z innymi głupimi trofeami, bo to co chciałem zrobić, to już mam. Także dziękuję wszystkim widzom za cierpliwość, że robiłem takie dziwne rzeczy. No niestety czasami takie są trofea.
Tam grałem Turismo Sport, jednym z pierwszych trofeów, jakie robiłem, to było zrób 1000 zdjęć swojemu samochodowi, no to... To wymyślicie, że ja czekałem robiąc to trofeum. Po prostu zrobiłem 1000 takich samych zdjęć i trofeum wpadło. Robiłem to chyba 2 godziny, ale robiłem. Nie czekałem, aż kiedyś cudem, fuksem wpadnie mi ta trofka. Po prostu zrobiłem, ja mi to. Niektórzy zaczynali grę, patrzą. Kurka, dzień premiery gry, a ja już mam to trofeum. Jak on to zrobi. Także czekam na Gran Turismo Sport. Przepraszam, 7. Czekamy. Będzie się działo. Aby gra live'ów nie wywalała, tak jak ta. Chyba widzę. Tak, dobrze widzę. O! Nie zauważył mnie! Ja pierniczę, nie zauważył mnie. Kurka, dobra, 2 załatwiłem pod rząd. Jaki cyf. Nie to. Po lewej stodołę przyjmuję. O kurka! Właśnie usłyszałem po lewej kroki i w momencie, gdy się obracałem, to mnie gościu załatwił. Dobra. Jestem ciekaw, czy ten nowy Call of Duty będzie tak dobry, jak II wojna światowa. Wczoraj sobie wspominałem Medal of Honor. Stare części, między innymi Frontline, właśnie gdzie się lądowało w Normandii. To była pierwsza gra. Taka bardziej rozbudowana, gdzie w Normandii właśnie się lądowało. I to był dla wszystkich taki wielki szok, jak to było dobrze zrobione i zaprogramowane w grze. Bardzo, bardzo było głośno o tym ze względu na film Stevena Spielberga Szeregowiec Ryan, który właśnie zaczynał się tą właśnie sceną. To była jedna z najlepszych części w ogóle Medal of Honor. Potem zaczęli robić te jakieś wojny w Afganistanie i Iraku już na PS3 i za bardzo ludziom to się nie podobało i no i upadło. Firma upadła. A wczoraj miałem wypadek, przypomniało mi się. Herbata mi się wydała na mój telefon. Ale mam ten, na szczęście nie na ten.
Dotykowy, bo już by on od razu dawno padł. Na ten... W sumie niezniszczalny. I tak, wylało się. Powycierałem go. Rozkręciłem, baterię wyjąłem. Wysuszyłem, potem wieczorem... skręciłem z powrotem, dałem baterię i nadal wszystko dobrze działa. No na zwykłym, wiadomo, telefonie to już by była miazga. Już myślałem, że sobie ten telefon będę musiał drugi raz nowy kupić, ale okazuje się, że jednak nie. O kurka, ładna to jest linia obrony. Mamy 17 minut, aby zdobyć stodołę. Jeśli tego nie zrobimy, przegramy. Na każdy punkt mamy pół godziny, aby przejąć. I musimy tak zdobyć wszystkie punkty, aby wygrać. Wczoraj przed snem jeszcze sobie włączyłem muzykę z Horizona, Forbidden West. O kurka, chyba granat wybuchł koło mnie. Dobra. Czasami tak tu jest w tej grze, że idziemy, co chwilę giniemy, a czasami jest tak, że idziemy, nic nam się nie dzieje i potrafimy nawet z godziny przeżyć bez ani jednego zginięcia. Tylko do tego trzeba coś mieć szczęście i wrogów nie może być wokoło za dużo lub za blisko. Dobra, leży. We mnie ktoś wali. A tamten. Jeden na jednego, albo on by mnie załatwił, albo ja jego. Do boju, kowboju! Ładzieweczka do laseczka. Śpiewam, bo jesteśmy w lesie. Gdyby Sony zrobiło taką grę z prawdziwego zdarzenia o II wojnie światowej, nawet online, tak żeby to wyglądało wszystko jeszcze lepiej, bo to wszystko fajnie wygląda, ale wiadomo, PS5 pociąga jeszcze lepszą grafikę. A to jest gra, jakby modulator z kompa, z PC-ta. Tylko przekonwertowana na PS5.
Najgorsze jest to, gdy nie wiemy, gdzie są wrogowie. Coś tu we mnie ładuje. A słyszałem, że naboje lecą w tym kierunku, no i wyszedłem sprawdzić. Wrogów nie widzę, chciałem wejść do środka. Kurka, ale ty mnie lepiej widział niż ja jego. Blizna! Przejęliśmy stodołę. Idziemy przyjąć jakąś bliznę. Nie, dziwne. Dziwna nazwa, blizna. To jest ciekawe, że nie pokazuje nam, ile mamy naboi po prostu w magazynku. Tak jak w rzeczywistości, nie ma celownika. Po prostu widzimy, ile mamy magazynku w kieszeni i tyle. Mam jeszcze 6 magazynków. No jedynie jak w czołgu jesteśmy, to pisze, ile naboi jeszcze mamy naładowanych. Ha, gościu się wychylił z czołgu, dobra. A, on na nim sobie po prostu klęczy. Dobry kat. 200 metrów. Widzę nie. Amerykanina. Dobra, leży. O, chyba inny, że mnie ładuje. Kurka, rusz się. Ja pierniczę. To trzeba wyjąć tą apteczkę, trzeba poczekać, że on wyjmie. Potem trzeba poczekać, że on się uleczy i to powiem szczerze, troszkę trwa. Jak jesteśmy gdzieś... Tak jak ja teraz w niezbym dobrym punkcie, to na wierzchu. To jest po prostu kicha i nas załatwią. Chyba, że mamy szczęście. No ja teraz tyle szczęścia nie miałem. Ktoś zaprosił mnie do tej gry, ale ja już w grze jestem, więc ja sobie nie wyjdę, żeby nie stracić oczywiście postępów. O kurka. Dobra, jak odebrać dziecku, jak odbieranie dziecku cukierka trofeum, 51% mam zaliczone, 51 sektorów zdobyłem, pozostało 49. No wiadomo. Wcześniej ja tych sektorów w ogóle nie zdobywałem, bo robiłem dziwne trofea. Po prostu jak się udało, to się zdobyła, jak nie, to nie. Teraz gram tak, żeby jak najwięcej razy wygrywać i zdobywać sektory.
Po tym odcinku do kilku moich widzów wyślę zaproszenie do grania online, także będzie ze mną już można codziennie grać online w tą grę, jeśli ktoś z was będzie chciał. Tylko musicie mi napisać wiadomość na PlayStation Network. Bo póki nie zdobędę tych trofeów, to będę grał w tą grę. I będziecie mogli od razu ze mną porozmawiać na imprezie, kto tam będzie chciał, miał ochotę. Także pierwsze zaproszenia wyślę po tym odcinku. Bo tutaj niektórzy też się zastanawiali, czy tą grę sobie pobrać, bo jest za darmo na PS5. Mając PS Plusa, widzieli moje odcinki na kanale, gra im się spodobała, tylko nie wiedzą, czy akurat tak bardzo im się spodoba grając. Bo w tą grę no, trzeba nauczyć się grać. Są różne jednostki, każda rzeczywiście co innego potrafi, to nie jest tylko, że chodzimy i strzelamy. No ja pisałem tutaj do moich widzów, że ja będę robił teraz głupie rzeczy, dziwne w tej grze, tylko dlatego, żeby zdobyć odpowiednie trofea. Dobra, widzę, Amerykanie tutaj z tej strony się podkradają. To też takie trofeum, żeby 100 razy we wrogą strzelić w głowę, ale jest one takie ciężkie, że ja je nie będę robił, bo to normalnie musiałbym kilkaset godzin chyba tutaj zaliczyć. A jeden z moich ziomków ostatnio przeszedł całego Wiedźmina. Bardzo gra mu się spodobała. Ktoś tu nas ładuje, nie wiadomo skąd tylko. Tu słyszę z lewej strzały. No w tej grze to można się tylko słuchem kierować. O, o widzę gościa. Kurka, widziałem go po lewej. Centymetr po lewej od mojego celownika. Dobrze się skitrał. Jak wiewiórka na drzewie. Para. Przyjmujemy szlak do Kal. Czyli pewnie mamy 3 sektory, tak 3. Jeszcze 2 sektory musimy przejąć. Gościu, kurka! Tutaj jest tak właśnie, że jak jest jakiś nasz typo. O, widziałem typa tam. Na workach z piaskiem. To praktycznie nie możemy przejść. Nawet jak leży, to nie możemy po nim przejść. Albo skoczyć. No dobra, tutaj się teleportują. Kurka, przekroczono, chociaż. Jest tam za dużo osób, czekajcie. Musi się na żółto zapalić. Chyba zniszczyli na ten. Zaraz, gdzie ja idę? Garnizon. Dobra. Czeka mnie mały spacerek.
Był garnizon w Rygowie, nam zniszczyli. Widzę, że swój punkt dodali. Kurka, nadal się dziwię, jak zdobyłem to trofeum, żeby zniszczyć pojazd za pomocą miny przeciwpancernej. To było zajebiste. Auto stało niemieckie, czy tam... No tak, to chyba niemieckie było. No w ogóle naszego przeciwnika, ciężarówka stała. Dałem minę i tam... No minął jakiś dobry okres czasu. I ktoś wsiadł, wjechał tą ciężarówką na minę. Padło trofeum. Ja nie wiem. Dobra, dobra. Na szczęście mam to nagrane dla potomnych. Już myślałem, że to gościu. Pewnie reflektor. Nie, brawo. O, przejmujemy czwarty punkt. Jeszcze pozostanie nam piąty sektor do zdobycia. W niektórych rzekach... Ha! Zdobyta. W niektórych rzekach można się utopić. Nigdy nie wiadomo, czy się to nam uda, czy nie. Jaki ty jesteś? Amerykan? Amerykan, bo jest gwiazda. A masz. Jak widzicie, nie ma celownika, gdzie trafimy. A. Czyli to były granaty dymne. Okej. Dobra, strzelec maszynowy posiada granaty dymne wyłącznie. Nasz punkt jest tutaj, dobra, a gdzie jest? Tutaj. Na dole na kompasie widać czerwony znaczek i tam trzeba iść. Tam mamy wrogów do ubicia i pokonania. Już myślałem, że to przeciwnik. Amerykański czołg. Nie wiem, Sherman czy jakiś inny. A, załatwił mnie. Ale sobie ładnie tu szybko jeździł po tym lasku. Znowu z buta taki kawałek. Nawet jeszcze dłuższy, dwa razy dłuższy, bo wtedy szedłem do szlaka. Teraz idę do składu drzewnego. Tą stronę. Muszę uważać na czołg przeciwnika, który przed chwilą mnie załatwił.
pół kilometra. W sumie tak. Ech. 26 minut. Mamy. Albo przejmiemy, wygrywamy, albo nie przejmiemy i przegrano. Elekt, aha. Przeczytałem Eklerk. Dobra. Kurka, ale we mnie władowali. A była taka fajna chwila ciszy. Ło, jestem przy samym punkcie. Żółta strzałka to ja. A propos dziwnych trofeów, przypomniało mi się, jak robiłem trofeum dookoła świata w gridzie, tym najnowszym, na PS4. To też widzę, że ma dużo oglądalności jeden z tych filmików, 12-godzinny. I ludzie myślą, że jak przyjechałem 12 godzin, to zdobyłem to trofeum, a ja musiałem 99 okrążeń jednym autem na jednej trasie jeździć przez jakieś 140 godzin. Ale zdobyłem? Zdobyłem. Udało się. Ja nie mogę z tym aż tu. Znowu z buta. A z tego co widzę, im jesteśmy bliżej, tym łatwiej widzimy ten punkt na kompasie. Tutaj wystarczy nacisnąć bieganie, czyli lewą gałkę i biegniemy, nie trzeba trzymać cały czas. Przynajmniej człowiek się tak nie męczy
palcem. Jakbyśmy tak mieli całą mapę. Przebiegać, trzymając gałkę do przodu, to dużo osób. To chyba by im palec spuchł po prostu. Mój kolega, który kupił ostatnio PS5, jest bardzo, bardzo mega zadowolony. Zinicjował sobie PS4 i teraz będzie je sobie sprzedawał. Ze wszystkimi grami, 4 padami, ale tu mamy w naszym mieście taki punkt skupu i sprzedaży gier i konsol używanych, także na pewno tam pójdzie. Chyba, że mi poda jakąś sensowną cenę, ile by za to chciał. No i niestety to zwykłe PS4, nie Pro. Samolot, słyszę. Nie wiem, bombowiec. Szkoda, że tu nie ma akcji, że spadochroniarze też, wiecie, lądują. To byłoby dobre. Tak, idę. W stronę strzałów. Aha, tam na górze, dobra. To jest ciężarówką jedzie. O kurka! Jednym strzałem mnie zakosił, jak? Chyba musiał być bardzo wysoko usadowiony. Czasami widziałem tu niektórych gości, że na dachy budynków wchodzą. Ciężko ich wtedy zauważyć. Jeszcze jak ktoś jest snajperem. Jeszcze snajperem tutaj nie byłem, bo ciężko być snajperem, bo snajpera można mieć jednego w jednostce. Ktoś sobie weźmie snajpera, już nie może mieć. Chyba że ktoś stworzy kolejną jednostkę. Także na snajperów jest dużo łachych gości. Wyszłem na 30 sekund. 30 sekund to Mars. Taki jest zespół muzyczny. No już we mnie dziady ładują. Jeszcze nic im nie zrobiłem. A widzę gościa. Tutaj w oknie, kurka. Skurczybyki. Dobra, ogień zaporowy. Dla moich ziomeczków. Nie wiem. Tak jakbym go załatwił. Może z okna nie strzela. O kurka. Ha, kolejnych 2 zabiłem. Kurka. Jaki cyrk. Dobre to było. Świetne. Coraz lepiej mi się to podobało. Przynajmniej już mogę grać normalnie. Już zobaczyłem tamte trofea.
Zostało nam 16 minut, aby przejąć skład drzewny. Wow! Tam wysadziło moich ziomeczków. Z karabinów maszynowych nas prują. Kurka. No widzę prawie z każdej strony skład drzewny otoczyliśmy. Niebieskie punkty to są moi. Zieloni to są oficerowie. Taki namiocik daje nam liczebność wojska, jeśli czas nam się skończy, to zależy ile mamy liczebności wojska, tyle jeszcze jest czasu doliczonego i mimo, że jest 0 sekund, to jeszcze gramy. Miałem mówić... Spróbuję ich otoczyć, pójść od tyłu. Widziałem wroga tutaj? Tak jak... Nie. Tak jakbym wroga widział, ale... Już go nie ma. Nie wiem, może mi się wydawało. Wróg!
Nie wiem, padł czy nie padł. Ale parę razy dostał ode mnie. Odrodzonko. W twojej jednostce nie ma oficera. O kurka, 20 sekund czekania. Ciekawe jest to, że w tej grze w ogóle czekanie mnie nie denerwuje, bo w innych grach nawet jak czekam 3 sekundy, to już mnie to wnerwia. A tutaj jakieś takie jest cierpliwie zrobione. Kurka, 10 minut. Kurka! Ledwo wyszedłem i już dostałem. Chyba, że rzeczywiście tu jest gdzieś wróg w tym lesie. Kurka! Nie, to niemożliwe, żeby oni tak z daleka dobrze we mnie trafiali, ładnie, pięknie. Albo jakiś snajper gdzieś ukryty jest. Dobra, widzę, że coraz więcej naszych jest przy tym składzie. Ale czasu mamy coraz mniej. Pozostało 13 minut nagrywania odcinka. No kurka! Skąd? I to nie była seria strzałów, tylko normalne, zwykłe pojedyncze strzały i tak walili nas. Kurka! Z jakąś bombą czy granatem rzucił. To my zamiast iść na nich, oni idą na nas teraz. Ha, tutaj mogę być najbliżej. No Niemcy, pokazać na co was stać. Sojusznik mnie zaczył. Co za typ? Jeszcze słyszałem, że w hełm. Prosto w łeb.
Ojej. Niecałe 5 minut. Kurka! Między drzewami gościu się ukrył. O kurka. Dwie minuty 20 sekund. To przedtem był gościu między drzewami. Ojojoj, chyba przegramy. Dobrze się tam Amerykanie bronią. Koszą nas niesamowicie. Kurka! Jak oni mnie widzą przez trawę, jak ja w trawie byłem, leżałem. No, wyleżałem, kuczałem. Wow. Co to jakiś... No nasz typ! Nasz typ załatwił naszego zioma.
No co za... What? Tu gdzieś chyba w tych ruinach budynków jest. Gościu pewnie strzela nam w plecy. A cóż, cóż, musimy się zmierzyć z porażką. O, szkoda. Ale 4 sektory zaliczone mamy. 52% trofeum zdobyte. Szkoda. Amerykańska pieśń radości. I zdobywamy kolejne punkty doświadczenia. Dziękuję wszystkim za oglądanie, za łapeczki w górę, za to, że ze mną byliście. No, pozostały jeszcze jakieś 2 minuty tego odcinka, także możecie zobaczyć, jak się kolejna bitwa zacznie. Las Hurtgen. Ja sobie wyjdę i będę szukał, czy gdzieś wzgórze 400 mi się odpali. No, mamy prawie poziom 42 naładowany. I teraz to się daje znać rozgrywkę, no i szukamy mapy, która by nam odpowiadała do trofeum St. Mary. No właśnie, często widzę, że jest St. Mary. Las Hurtgen lub plaża Utah. Najczęściej się losuje. A my chcemy wzgórzu 400. Dwa razy wzgórzu 400 i kolejne trofeum wpadnie. No, znowu. Działania wojenne 2-3. A pancerna, nie chcę być w pancernej.